Dzień dobry, w tym filmie opowiem Wam o takim pojęciu jak objętość. Objętość, tutaj widzicie, mam różne przedmioty. Te przedmioty, wszystkie, które tutaj widzicie, to są grania stosłupy, no pomijając oczywiście linijkę i ten cylinder miarowy, który będzie nam potrzebny za chwilę, ale do zupełnie czegoś innego. Każdy z tych przedmiotów, jakie tutaj widzicie, jest akurat grania stosłupem, bo te wszystkie, które tutaj ustawiłam, to są grania stosłupy. Przypominam, taki grania stosłup to grania stosłup trójkątny, taki grania stosłup to czworokątny, ten akurat jeszcze dodatkowo ma wszystkie krawędzie równe, to jest sześcian i to też jest sześcian. To jest grania stosłup sześciokątny, bo ma w podstawie sześciokąt. Ja tu mam jeszcze jeden grania stosłup, który ma w podstawie trójkąt, więc jest grania stosłupem trójkątnym, podobnie jak i ten. Dobra, to są wszystko grania stosłupy proste, bo tylko takimi się zajmujemy w szkole podstawowej. No i objętość, nasz temat. Cóż to jest takiego? Otóż objętość jest to taka wielkość, która nam mówi, ile miejsca zajmuje w przestrzeni dany przedmiot. No, nazwijmy te grania stosłupy przedmiotami. Ten zajmuje niewiele miejsca, ale ten znacznie więcej. Ten również zajmuje sporo miejsca w porównaniu do na przykład tego. Ale mam jeszcze tutaj takie przedmioty, które zajmują w przestrzeni tego miejsca bardzo mało. I te przedmioty tutaj to są takie malutkie sześciany o krawędzi 1 cm. One są jednostką objętości, jedną z jednostek objętości. Ja zaraz o nich powiem. Ale najpierw przypomnę Wam, że my w matematyce używamy różnych jednostek. Używamy jednostki długości, żeby wyrazić na przykład długość odcinka. Używamy wówczas centymetrów, decymetrów, metrów, milimetrów. No, kilometrów to raczej nie do wyznaczania długości odcinka, tylko raczej odległości między miastami na przykład. Też kilometr jest jednostką długości. Inne jednostki, oczywiście są inne jednostki długości, na przykład rok świetlny, ale to temat bardziej na fizykę niż na matmę. Inne jednostki, które poznaliście do tej pory, to centymetry sześcienne, czyli jednostki wyrażające pole powierzchni. I na przykład jak narysujecie sobie w zeszycie taki kwadracik o boku 1 cm, to pole tego kwadracika będzie wynosiło 1 cm kwadratowy. Pole tego kwadratu, który ja mam tutaj, tylko go zamknę, tą dziurę, ten kwadrat ma pole 1 decymetra kwadratowego. Każdy z jego boków, jak to w kwadracie, kwadrat ma wszystkie boki równe, każdy jego bok ma 10 cm, czyli 1 decymetr. 1 decymetr razy 1 decymetr to jest decymetr kwadratowy, czyli to jest model decymetra kwadratowego, czyli jednostki powierzchni. Ale naszym tematem dziś nie są jednostki ani długości, ani powierzchni, tylko jednostki objętości. No ja mogłabym sobie powiedzieć, że będę wyrażać ilość miejsca w przestrzeni, jaką dany przedmiot zajmuje, używając kubka. No a kto będzie wiedział, o jaki kubek mi chodzi? A kubki bywają różne, małe, duże, średnie. I ja na przykład sobie wymyślę o taki kubek. No ale kto wpadnie na pomysł, że mnie chodzi o taki kubek? Więc żeby ludzie się ze sobą dogadali, to my używamy takich ściśle określonych jednostek. Jedną z nich jest tak zwany centymetr sześcienny. To jest taki sześcian, którego każda krawędź ma długość 1 cm. Nie wiem, na ile tam w kamerze widać, bo nie mam w tej chwili podglądu. Mam nadzieję, że go widać.
Te kosteczki, które ja tutaj mam, takie sześcianiki, one mają krawędzie długości 1 cm i objętość, czyli ilość miejsca w przestrzeni, jaką zajmuje taka kostka, to 1 cm sześcienny. Dobra, zostawię na razie tutaj. Tutaj mam większą kostkę, mianowicie taką, której kostkę sześcian, bo tak dokładnie to jest sześcian, taki graniostosów, który ma wszystkie krawędzie tej samej długości. Objętość tego sześcianu to jest 1 decymetr sześcienny, bo każda jego krawędź, no zresztą w sześcianie każda krawędź musi być taka sama, krawędzie tego sześcianu mają długość 1 decymetra. I taka objętość, czyli taka ilość miejsca w przestrzeni, jak posiada ta kostka, to 1 decymetr sześcienny. Ale my w życiu codziennym nie używamy raczej określenia 1 decymetr sześcienny, mówimy na to 1 litr. Objętość tego pudełka to 1 litr albo 1 decymetr sześcienny. Tego pudełka objętość to również 1 decymetr sześcienny, czyli 1 litr. Dobrze. Czy mamy większe jednostki objętości niż 1 litr? Oczywiście, że mamy. Jeżeli na przykład chcemy wyrazić ilość zużytej przez nas wody albo ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji, to tę wielkość podajemy w metrach sześciennych. Metr sześcienny to taki sześcian o krawędzi 1 metra. On jest duży, mieści w sobie 1000 litrów. I no, trudno mi tutaj pokazać Wam taki model. Metr sześcienny my często nazywamy kubikiem, bo Wasi rodzice pewnie jak podają zużycie gazu ziemnego czy wody, to podają tę ilość w tak zwanych kubikach, czyli w metrach sześciennych. Ale wszystkie te jednostki objętości, które teraz wymieniłam, czyli centymetr sześcienny, decymetr sześcienny czy metr sześcienny, byłyby z pewnością za małe, gdybym chciała wyrazić objętość wody w morzu. Wszystko jedno w jakim morzu. Metr sześcienny byłby stanowczo za małą jednostką i my wtedy używamy jednostek większych, czyli 1 kilometra sześciennego. 1 kilometr sześcienny, jak się pewnie domyślacie, to byłby sześcian o krawędzi 1 kilometra. No dobrze, powiedziałam o jednostkach małych, dużych i bardzo dużych, ale nie powiedziałam o jednostkach bardzo małych jednostkach objętości, czyli jednostce 1000 razy mniejszej niż centymetr sześcienny, a mianowicie o milimetrze sześciennym. Milimetr sześcienny to jest tak taki maleńki sześcianik o krawędzi 1 mm. Możecie sobie wyobrazić główkę od szpilki, która ma taką objętość, więc milimetrów sześciennych w takim centymetrze sześciennym mieści się 1000. Ja o zamianie jednostek objętości opowiem w innym filmie, spróbuję przynajmniej o tym opowiedzieć. Dobra. Chociaż nie wiem, na ten temat jest dużo innych filmów w internecie nagranych, więc może to by wystarczyło, gdybyście sobie spojrzeli na filmy, które już w internecie są, bo nie ma sensu dublować i kręcić kolejnego filmu o tym samym. Dobra. Czyli mamy tak, milimetry sześcienne, centymetry sześcienne, decymetry sześcienne, innymi słowy litry, metry sześcienne i kilometry sześcienne. Spróbujemy sobie teraz określić, jaką objętość ma na przykład ten graniostosłup. To jest graniostosłup trójkątny, bo ma w podstawie trójkąt. No i możemy sprawdzić, ile takich kostek mieści się w tym naszym graniostosłupie. Problem z tym, że ten graniostosłup ma w podstawie trójkąt. I efekt mamy taki, że tutaj są puste przestrzenie, no i nie damy rady w ten sposób tego wypełnić. Oprócz tego ja mam tylko dwa klocki, więc to stanowczo za mało. Dobra,
To nie jest dobry pomysł. No, wyleć klocku. Dobra. Zrobimy co innego, a mianowicie do tego naszego graniastosłupa wlejemy sobie wodę. To jest taki model fajny, który można sobie w taki sposób testować. Woda wypełni wszystkie przestrzenie. Jak wiecie, z przyrody woda przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. No, może się jeszcze trochę uda kapnąć. Ach. Dobra, bo się przeleje. Ok. I teraz tak, jak zmierzyć, ile tutaj wody mam w tym pudełeczku? Otóż do tego będzie mi służył cylinder miarowy. To się nazywa cylinder miarowy. On ma taką tutaj, jak widzicie, podziałkę. Odległość między sąsiednimi kreseczkami to objętość 2 cm sześciennych. Skąd ja to wiem? Ano, jak pamiętacie taki temat jakoś liczbowa, to warto sobie przypomnieć teraz, ja to może tak ustawię, między 30 a 50 jest różnica 20. 50 dodać 30 to jest 20. I ta 20 jest podzielona na 10 równych części, a 20 dzielone na 10 to jest 2. Więc odległość między tymi sąsiednimi kreseczkami to są 2 cm sześcienne. No nie jest to zbyt dokładne urządzenie pomiarowe, no ale lepsze takie niż żadne. I ja teraz przeleję wodę z tego graniastosłupa do tego cylindra. Spróbuję to jakoś zrobić, żeby... Staram się nie wylać, ale niestety trochę odrobina mi się wychlapała. I można sobie teraz odczytać wartość. Muszę jakoś to inaczej ustawić. To jest 112 cm sześciennych. Bo tutaj mamy 110 i jeszcze plus jedna kreseczka. Mówiłam Wam, że ta odległość między dwiema sąsiednimi kreskami to 2 cm sześcienne, czyli tu jest 110 i plus jeszcze 2, to jest 112 cm sześciennych. I w ten sposób można oczywiście określać objętości graniastosłupów. Ale no nie zawsze mamy do czynienia z graniastosłupami w kształcie takich pudełek i żeby jeszcze do tego mieć cylinder miarowy. Może się oczywiście jeszcze i tak okazać, że ilość wody, która się zmieści w naszym pudełku, będzie większa i wtedy trzeba będzie do tego cylindra nalewać po kawałku. No i nie będzie to zbyt wygodne, więc w matematyce do wyznaczania objętości mamy wzory. No i żeby Was może tutaj jeszcze nie przerażać opowieściami o wzorach, to spróbujemy sobie wykombinować, w jaki sposób, skąd ten wzór się w ogóle bierze. Otóż ja mam tutaj model, no, takiego najfajniejszego do wszelkich obliczeń graniastosłupa, czyli sześcianu. I ten sześcian jest tak podzielony, jak tutaj widzicie, na takie warstwy. I teraz tak, w jednej takiej warstwie, ta warstwa, patrząc w ten sposób, jej górna powierzchnia ma kształt kwadratu. I teraz, ile mieści mi się takich kwadracików jednostkowych na tym jednym boku? No 10 razy 10, czyli 100. Ale to nie jest płaski kwadrat, bo to ma grubość. I teraz takich maluśkich kosteczek, tych sześcianów o objętości 1 cm sześciennego, w takiej jednej warstwie jak ta, mieści się 100. Widzicie, że tutaj ja Wam pokazuję obok. Oj, no, trudno się trochę tym posłużyć, ale w każdym razie 100 takich małych kosteczek mieści się w takiej jednej warstwie, bo 10 razy 10, czyli 100. Co ja zrobiłam, żeby obliczyć, ile kostek się mieści w tej warstwie? Policzyłam to tak, jak liczy się pole kwadratu. Bok,
razy bok. Czyli wzór na pole kwadratu bok razy bok da mi informację o tym, ile tych sześcianów jednostkowych, centymetrów sześciennych w tym wypadku, mieści się w jednej takiej warstwie. No dobra, ale w moim sześcianie tych warstw jest dużo. To nie jest tylko jedna warstwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. 10 warstw, w każdej warstwie 100 klocków, 10 razy 100, 1000. Oznacza to, że w litrze, czyli w decymetrze sześciennym, mieści się 1000 cm sześciennych. I w ten sposób wyznaczyłam objętość sześcianu, tego akurat sześcianu, wyraziłam ją w centymetrach sześciennych. Oczywiście można powiedzieć, że jego objętość to jest 1 litr. Tak, oczywiście, że tak. Ale można też wyrazić to w innych jednostkach. My najczęściej będziemy objętości graniostosłupów wyrażać w centymetrach sześciennych. Więc centymetrów sześciennych w decymetrze sześciennym, czy w litrze, mieści się 1000. I teraz tak. Mówiłam, że dotrzemy może jakoś samodzielnie do określenia, z jakiego wzoru obliczamy objętość graniostosłupa. Otóż musimy wiedzieć, ile jest klocków jednostkowych w podstawie graniostosłupa i ile jest warstw tych klocków. Więc jeżeli wiemy, że w jednej warstwie jest 100 klocków, a warstwie jest 10, no to wtedy mamy 1000. Gdybym tych warstw wzięła mniej, na przykład, no to wezmę tak, wiem, że w takiej jednej warstwie jest 100 centymetrów, o, tutaj mam, że w takiej jednej warstwie jest 100 takich małych kostek, może tak będzie widać, w jednej warstwie jest 100 małych kostek, a warstw jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 razy 100, 800. Czy można ten sposób zastosować do graniostosłupów, które nie mają w podstawie kwadratu czy prostokąta? Tak, oczywiście, że można. Można to zrobić w takim graniostosłupie oczywiście też. Bo jak widzieliście, zamiast tych kosteczek, które, no żeby tutaj mieścić, trzeba by je było kroić i układać tam gdzieś po kawałku w środku. Ja użyłam wody i cylindra miarowego, który mi pokazał, że centymetrów sześciennych w tym graniostosłupie jest akurat 112. Tylko, że tak to pokazuje, że chyba zasłaniam ręką. 112 centymetrów sześciennych mieści się w tym graniostosłupie. No ale gdybym nie miała tych sprzętów, no to jakbym to liczyła? No policzyłabym pole tego trójkąta, pomnożyłabym przez wysokość i wyszłaby mi objętość graniostosłupa. Czyli ile klocków jednostkowych mieści się w jednej warstwie, czyli pole podstawy, razy wysokość, czyli razy ilość warstw i będę wiedziała, ile centymetrów sześciennych mieści się w takim na przykład graniostosłupie, czyli jaką ten graniostosłup ma objętość wyrażoną w centymetrach sześciennych. My najczęściej będziemy wyrażać objętość w centymetrach sześciennych albo w decymetrach sześciennych, czyli litrach. Chociaż będą się zdarzały również inne zadania, ale w szkole najczęściej używamy tych dwóch jednostek. Dobrze, myślę, że jak na jeden film to akurat wystarczy. I mam nadzieję, że jakoś chociaż trochę Wam pomogłam, żebyście to sobie wyobrazili.